Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś przedstawię, jak wykonać na pianinie utwór z filmu Sukcesja. Temat główny, utwór kompozycji Nicolasa Britell. No, niezwykły utwór, nie jest też prosty, ale dużo rzeczy się powtarza, więc na pewno się Państwo ze mną go nauczycie. Najpierw pokażę, jak docelowo brzmi ten utwór w szybkim tempie, a potem bardzo powoli pokażę, jak grać prawą, lewą rękę i jak je połączyć. Więc zapraszam do nauki. Tak brzmi docelowo, jest to w szybkim tempie, natomiast wiele fragmentów się powtarza, więc na pewno jest to w Państwa zasięgu. Pokażę najpierw fragment prawą ręką. Zaczynamy od takiego, docelowo jest to oktawa, czyli te dwa dźwięki C zagrane piątym i pierwszym palcem, natomiast bardzo szybko trzeba jeszcze wcześniej na H zagrać czwartym palcem, czyli w prawej ręce jest to coś takiego. Czyli szybciutko gramy czwartym, kciuk od początku trzyma C, a góra się zmienia, czyli puszczamy potem czwarte, a gramy C piątym. I potem już to chwilę dłużej trzymamy. No więc zaczyna się niełatwo, coś takiego. Natomiast to będzie wiele razy powtarzało się w tym utworze, więc proszę dobrze poćwiczyć. I potem po kolei mamy dźwięki od H trzecim palcem, potem czwarty na C, piąty na D, czwarty na C, trzeci na B, drugi na A, tutaj te czarne klawisze po kolei, kciuk na Ges, czyli inaczej Fis, to jest ten dźwięk czarny, potem drugi na G, trzeci na As i kciuk na G. Poćwiczymy taką figurę, czyli H, C, D, C, B, As, Ges, G, As i G. To proszę sobie poćwiczyć wiele razy, bo to będzie w szybkim tempie. Dwie pierwsze nutki są szybsze. Tak? Czyli mieliśmy ten początek. Jeden raz, o coś takiego. Tę pauzę. W takim tempie niestety. Potem to, co jest łatwe, to oktawę wyżej zaczynamy, czyli skończyliśmy na G kciukiem, krótka pauza i tu piąty też na G od piątego, potem czwarty na F, trzeci na S, drugi na Des, czyli dużo się dzieje tutaj na czarnych klawiszach. Potem podkładamy kciuk na D, drugi na S i kciuk na D. Jeszcze raz, teraz ten drugi fragment. To też proszę sobie poćwiczyć, bo będzie wiele razy się powtarzać. Tutaj grane jest jeden raz, a potem znowu oktawa wyżej. Czyli tu kończyliśmy na D kciukiem i zaczynamy od D, oktawę wyżej od piątego. Czwarty na C, trzeci na H, drugi na As. Kciuk na G, przekładamy tutaj trzeci na F, drugi na As i kciuk na D. Czyli tak naprawdę po kolei schodzimy, jedynie z wyjątkiem tego, że jest czarny klawisz tutaj na As i czarny na S. No dobrze, od początku prawa ręka. Thank you.
początku powoli tym razem. To jest już bardzo dużo. Gdy Państwo to poćwiczycie, opanujecie, to ten fragment prawej ręki prawie cały czas się powtarza, a lewa ma w zasadzie cztery takty, które cały utwór się powtarzają, więc pokażę teraz lewą rękę i połączymy ten fragment. Lewa ręka zaczyna od dźwięku C piątym palcem i potem taki akord C i A powtórzony trzy razy. Czyli mamy tak. C. Przepraszam. Trzy razy. Czyli jeszcze raz to pokażę. Potem mamy tutaj przejście niżej na As, ten czarny klawisz piątym. A akordy są takie same tu na górze, czyli znowu C i S. Trzy razy. Potem zmiana. Gramy piąty na F, a tutaj gramy C i D. Trzy razy. Ostatnia figura w lewej to jest G piątym i taki potrójny akord. Mamy piąty na H, trzeci na D i kciuk na G. I to powtarzamy też trzy razy. I to wszystko, co Państwu pokazałam, to jest całość lewej ręki. Prawie, no tam pewne są wyjątki, ale to się powtarza cały utwór. Więc proszę to bardzo sobie dobrze i długo poćwiczyć. Żeby już na lewą prawie nie zwracać uwagi, by ona grała automatycznie. Ona u mnie tak ładnie teraz brzmi, bo użyłam też pedalizacji, więc jeżeli Państwo dacie radę potem dołożyć pedalizację, to też takie dźwięki będą połączone. Dobrze, jak to połączyć? To już najtrudniejsza sprawa, ale bardzo powolutku pokażę początek. Zaczynamy od lewej i na akord pierwszy wejdzie też prawa z tym swoim trudnym akordem, czyli mamy C w lewej i pierwszy akord w lewej i trudny akord w prawej. I tak to wygląda, czyli mamy C, tak, i potem już sama lewa. Szybciutko prawa gra dwie nutki, by potem razem już tutaj równo tak w tempie. Tylko powoli, czyli lewa gra co drugą nutkę w prawej. Tak, czyli było od początku. C. Trudny akord z tak zwaną przednutką. To jest taka przednutka, to co robi tutaj czwarty palec. To jest przednutka, czyli bardzo szybko zagrana, jakby zlewa się z kolejną nutą. Czyli mamy C w lewej i potem przednutkę z akordem. Tak, i to jest pierwszy takt. Proszę poćwiczyć wielokrotnie, a ja przejdę dalej. Potem mamy ten inny akord w lewej, zaczynający się tutaj od F. Natomiast, i tu łatwo zapamiętać, że prawa ręka skończyła na G i zaczyna kolejną frazę na G oktawę wyżej. Czyli mamy F w lewej, a prawa zaczyna od G. No i tutaj już pracujemy równocześnie. Lewa ma swoje akordy C i D, a prawa kontynuuje frazę. Coś takiego w prawej. I z lewą ręką to brzmi tak. O, przepraszam. I już ta ostatnia figura. Równocześnie zaczynają ręce tym razem. Prawa oktawę wyżej od tego bardzo wysokiego D. Po kolei schodzi, a lewa ostatnią figurę ma od G. Trójny akord w lewej. I to jest pierwsza linijka, która będzie się potem bardzo często powtarzać. To są dokładnie dwa takty, ale one się powtarzają potem przez cały utwór. Pokażę tylko jeszcze raz od początku powoli.
środkowo. Prawa ręka tak, zaczyna od takiej samej figury jak na początku, czyli będzie ta oktawa z przednutką, czyli takie jeden raz, coś takiego. I potem, no szybko trzeba przejść na skomplikowany akord, więc tak mamy coś takiego, a potem poczwórny akord. Ja ledwo to obejmuję, ale staram się. Czyli mamy kciuk na C, drugi na S, trzeci na G i piąty na C. Coś takiego mamy. Jeżeli by Państwo nie dawali rady, to trzeba skrócić do takiej figury potrójnego akordu, a jeżeli się uda, to coś takiego, poczwórny akord. Czyli mamy i taki akord, potem pauza i tu będzie jeszcze cztery inne akordy będą. Pierwszy akord to jest, czyli ten kolejny akord to jest C, S, As, grany pierwszy, drugi, czwarty. W ten sposób, potem znowu pauza i znowu poczwórny akord, ale chyba łatwiejszy w objęciu, bo taki. Czyli pierwszy i piąty mają oktawę D, drugi ma As, a czwarty ma C. Taki akord. Potem kolejny, też trudny, poczwórny, tak? Czyli znowu mamy D, a tutaj się zmienia ten środek, czyli mamy G i H w środku. I potem pauza i ostatni akord, przesuwamy się o jeden klawisz w lewo, tylko jeszcze dochodzi czarny klawisz, czyli to jest ten akord, co na początku. Ten trudny, co mówiłam, że jeżeli Państwo nie dacie rady, to coś takiego zagrajcie. A jak dacie radę, to to. No dobrze, nie jest to łatwe, poćwiczmy razem. Czyli zaczynam od tego, od oktawy z przednutką i trzeba potem szybko trafić na ten akord. Pauza. Taki akord łatwiejszy. Pauza. Akord poczwórny i pauza. Akord też poczwórny tuż obok. I tak jak na początku, ten trudny akord, on jest c-moll. Pocieszające jest to, że lewa ma w tym czasie to, co już Państwo umiecie. Czyli ma dokładnie to samo, co wcześniej graliśmy w pierwszej linijce. I jak to się ma do prawej ręki? Zaczyna sama nutka C w lewej, a zaraz potem wchodzi oktawa z przednutką. I od razu potem trzeba tu wcelować ten trudny akord. Więc to jest taka już sztuka myślenia do przodu, że co będzie dalej. I nim Państwo uderzycie tutaj ten klawisz w lewej, trzeba zaplanować, że w prawej będzie się dużo działo. Czyli tą prawą trzeba przygotować, że będzie oktawa z przednutką i trudny akord. Tak? Czyli powolutku ten trudniejszy fragment z akordami. I tu mamy dokładnie to, co się działo na początku, czyli prawa tu zaczyna od H, ta jego pierwsza figura, no i lewa też bez zmian. Zmiana. Wcześniej grali Państwo oktawę wyżej, zejście takie było od D. I prawa ręka zaczyna równo z lewą. Tutaj jest pierwsza jakby chwilowa pauza, a potem jest zejście od tego D, ale oktawę niżej niż wcześniej. No ale wszystko jest takie same. Palce czy nuty są takie same. Czyli mam takie zejście jak na początku, tylko oktawę niżej. Zagram to razem z lewą ręką bardzo powoli, czyli to jest na początku tak jak graliśmy w pierwszych dwóch taktach. Ciągle jest dokładnie tak samo. A tutaj nie zaczynamy oktawę wyżej,
tylko od tego samego D, na którym skończyliśmy i odrobinkę później, jedną nutkę z opóźnieniem. I tu już będzie odrobinkę inaczej przez chwilę. Zagram od początku do tego fragmentu, Państwo sobie to ułożyli w głowie. Fragment, gdzie prawa ręka ma trzy razy przednutkę z tą oktawą, czyli to, co się na samym początku Państwo nauczyliście, a lewa ma oktawę C tutaj niziutką i potem akord C i S. I jeszcze raz tak samo. I jeszcze raz tak samo. Z tym, że gdy po raz trzeci gramy, to ten akord jest powtórzony trzy razy. Czyli teraz ten takt wygląda w ten sposób. Dotrwali ze mną, to chcę powiedzieć, że teraz już są tylko powtórzenia samego początku i opanują Państwo cały utwór, więc pokażę jak dalej w takim razie, ale już to Państwo umiecie. Czyli mieliśmy ten fragment z przednutkami. Dwa, trzy razy i zaczynamy tak jak na początku. Utwór. Nie wiem, czy dla początkujących, a jeżeli tak, to wymaga to bardzo żmudnego takiego ćwiczenia najpierw powoli, a potem przechodzenia do tempa w taki sposób, żeby planować, co dalej będzie, tak? Czyli nie ruszamy z pojedynczą nutką, jeżeli nie wiemy, co dalej będzie, bo te akordy tak się szybko zmieniają i trzeba duże przeskoki robić. Natomiast jest to do opanowania i mam nadzieję, że Państwu to wszystko bardzo dobrze wyjdzie. Zagram na zakończenie raz jeszcze bardzo powoli.